Witam w kolejnym odcinku z Hoyt Baleron. W dzisiejszym odcinku oczywiście siew trawy i wałowanie. No i to w sumie jest cały plan odcinka. Bo lepszego planu nie wymyśliłem na dziś. No i dobra. Oj, przesuwamy się tutaj do lewej. Do granicy pola i siejemy tę trawę i potem zwałujemy. Znaczy, no może nie trawę. Znaczy, wróć. Wałujemy trawę. Dobra. Ja sieję trawę, ale wałować będę sorgo. O. O to mi chodziło. Po prostu wałować tutaj będzie sobie później pracownik. No ale to dopiero później. No i tu się trochę pozmieniało na tym polu. Na tym o. Ale nie będę wam pokazywał na razie, bo jak będę wałował, to wam pokażę. Więc jak ktoś jest ciekawy, to zapraszam. Nie przebijać. Gdzieś tak wiem, że każdy przebinie sobie. Albo nie. Zależy. Nieraz. Nie wiem sobie, jak oglądacie moje odcinki. Jak długo, w sensie o tym chodzi. Jest kwiecień 12 rok. Więc no. Więc fajnie, w sumie 12 lat już na tej serii. To jest najlepsze, że tu już jest 12 sezonów minęło, a na kolonii. Znaczy, na, co ja z tą kolonią, ty? Nie wiem, bo przez to, że może MSL na posąsiedzku gra na kolonii, a na osadzie mam tylko 2 sezony zagrane. W sumie teraz trzeci leci. Bo jak to jest poniedziałek? To jest na sobotę odcinek. Nie, na piątek. Na piątek, co ja tu pierdzielę? Czyli na. Dobra, dzisiaj wieczorem jest impreza. Teraz jak jest 19:38, jak ja to nagrywam, to ja już się najprawdopodobniej szykuję na imprezę. Tak naprawdę najprawdopodobniej jest. Więc no, okej. Okay. No, a w kolejnym odcinku będziemy tutaj siano ogarniać na tej łące. Bo już będę urosnąć, bo to będzie już lipiec. To będzie czekaj. Maj, czerwiec, lipiec. Więc 3 miesiące niby. Ale jakaś tam trawa już powinna być. Bo muszę siano ogarnąć. Dla krów. Bo postawiłem wielki mikser i on tyle wymaga. On tyle wymaga tego wszystkiego, że to szok. W sumie nawet nie wiem czy. A bo ja nie mam nawet siano. No więc muszę siano zrobić. Bo krów chyba nie mam kupionych jeszcze. Nie pamiętam. Ale dobra, kółko zrobione. Szczerze mówiąc to nie pamiętam, jaka ta łąka jest wielka. Znaczy nie pamiętam, jakie te pole jest powierzchniowo wielkie. Po prostu nie pamiętam tyle. Bo to dosyć dawno tutaj grałem na tej mapie. Ale teraz Baleron będzie raz na miesiąc. Raz w tygodniu. W sumie każda seria będzie raz w tygodniu, więc może trochę mój kanał odżyje. Przecież teraz się żniwa zbliżają. Są wakacje i żniwa się zbliżają, więc... No nie wiem jak to z tymi odcinkami będzie. Bo jeżeli... Będzie tak, że zmienię robotę. Czego nie wiem na 100%. Bo może jak zmienię robotę na gospodarstwo, no to wtedy może być ciężko z odcinkami. Wtedy może być nawet przerwa na kanale. Przez tydzień. Tydzień może dwa. Ale zobacz jak to będzie w ogóle szło, nie? Zobacz jak to będzie w ogóle wyglądało. Teraz póki jeszcze nie jażdżę, to muszę ten kolejny tydzień przedusić. Dlatego chcę w piątek przedusić jak najwięcej głosowych. Ale to będzie na kolejny tydzień nagrany już, więc... Dobra, więc muszę przedusić na pewno... Na pewno muszę przedusić, no, w piątek odcinki głosowe. Był to czwartek, jutro nie mam żadnych planów na grę. Więc jutro na pewno ogarnę sobie timelapsa z Czech Valerii. No i może jak starczy czasu, to może to i Wielmoże ogarnę. Chociaż Wielmoże to jest tam godzinka, więc... Więc dla mnie głównym celem, można powiedzieć, głównym celem będzie ogarnięcie Czechu, no bo to jest na sobotę. W sumie Wielmoże na niedzielę, ale dobra, no to na niedzielę to nawet sobotę bym mógł ogarnąć, więc Czechy automatycznie muszą być jutro zrobione.
W sobotę o 10. Jak ja wrócę, kurde. Powiedzmy w sobotę o 3 rano. No to kurde. To będzie grube. No i dobra, nawracamy. I kolejny przejazd robimy. A hektar 30 już jest zasiane ponad. Więc tutaj było 3 hektary chyba na tym polu, jak pamiętam. Kiedyś. Kiedyś, jak pamiętam, to chyba z 3 albo 3,5 nawet będzie. Bo 4. Nie wiem, czy były tu 4 hektary. Tego nie wiem. Tego nie pamiętam. No dzielno. Na pewno 4 hektary, no bo ja mam 1,5 hektara zasianego, a nawet w połowie wolny jestem. No więc grubo, grubo. No i dobra. O tym dzwonił mi dopiero pierwsze kółko robi, tak? Tak. Minęło 6 minut, więc on dopiero pierwsze kółko robi. No więc zanim ja zasieję tą łąkę, no to w sumie akurat 2 kółka zrobi. No to akurat 2 kółka zrobi i ja będę sobie wałował tam dalej. Ale niech on sobie tam na razie wałuje, nie ma problemu. A on teraz jest koło obory mojej, które nie pokazywałem wam w żadnym odcinku, no bo dopiero ją postawiłem poza odcinkiem. Więc w sumie no, tam się dużo zmieniło na tamtym polu. W jednym jak i w drugim miejscu. Pole jest fajne, ciekawe. Jeszcze wywóz z wełny chyba sobie zrobię przyczepą. Na belki co mam. Wywóz z wełny sobie zrobię na przędzalni. Znaczy no na moją firmę, tak? No to przędzalnia jest. To wywiozę sobie to. No bo tyle tam paletów już się nastworzyło, że powoli się zapełnia ta przędzalnia. Gorzej to wygląda z... Gdzie są brudy w cyfru? Gorzej to wygląda z mleczarnią, bo na mleczarni nic nie zawiozłem, bo nie mam mleka. A wełny mam już tu 6000 zawiezione. I to jeszcze dużo brakuje, bo myślę, że tkaniny będą... A jak to z olejami to wygląda? W słoneczniku 73 tony jeszcze, więc... No spokojnie. Czemu ja mam w ogóle 600 000? A, dobra, już wiem. To jeszcze chyba od zimy zostało to 600 000. Ale już wiem, na co chcę wydać te 600 000, więc to jest spokojnie. Jeśli dobrze pamiętam w ogóle. Ale chyba tak. Chyba wiem, co chciałem. Co chciałem chyba kupić, to chyba pamiętam. Na pewno kosiarkę, bo nie mam do trawy. To jest jeden wydatek, a dalej... A dalej w sumie nie wiem, co miało być jeszcze. Może... A, dobra, już wiem. Już wiem, już wiem, już wiem. Nie będę zrazał, co? Bo nowy ciągnik będzie. A może i na ścianokosy nawet nowy ciągnik się pojawi do prasy. Fajny, duży, mocny. Nie będę mówił marki ani firmy, no bo po co? Bo nie będę zdradzał. Dwa i pół hektara już jest zasiane. Tylko, że teraz coraz krótsze są, więc to też nie wiem, jak to policzyć. Ale mi się zdaje, że kiedyś jak chciałem, to mi się zdaje, że tu chyba 3 hektary wyskakiwało. Znaczy 3, no 3,5. Coś tak, nie wiem. Zresztą zaraz zobaczę. Widzę, że to jest nowy ciernik dopiero kupiony, bo 2,6 hektara jest zasiane i no 2,7 w sumie już. Czyli tyle, ile mam zasiane na sesji teraz, no to mam ogólnie na tym ciemniku zasiane, więc to jest nowy ciemnik. Świeżo kupiony, zasypany od razu i no, w sumie trawę pojechałem siać, nie? Bo niech ona stał tym, siał tym moim, można powiedzieć, starym. Oczywiście też 15 metrów, ale starym w sensie, że drugi sezon dopiero, drugi albo trzeci sezon, drugi albo trzeci sianie, ale jakoś tak to było. Bo nie, czekaj. Tutaj na pewno na tych dwóch polach któryś siewnik siał, któryś, ale nie wiem który. Znaczy tamten ziom, tak, dobra. No to było tylko raz, ale czy potem już więcej było siane? Chyba nie. Już potem chyba więcej nie było siane.
No i naraz na pewno tutaj była soja siana. A tak to czy coś więcej było siane? No to chyba już nie. Więc dwa razy siano było. No i w sumie te sorby jednopolem to 3 razy. No. A tu ile rzepaku? Kurde, jakby to kupił. Ale tu jest 700. Tu jest 500. I tu jest też 550. Więc tu już masz, czekaj, 550 i tam było 540. To już masz minus 100. Jeszcze 600. No to minus 600 za te 3 pola rzepaku. Gdybyś mu to porąbało. Może kiedyś będzie mi stało. I tak będę musiał to kiedyś kupić, tak więc. Ale jak na razie ciszę. Na razie przerwę. Ja coś chciałem na tych polach siać. Tutaj. Ale za cholerę sobie nie pamiętam co. Ja to na jakimś odcinku mówiłem, ale nie wiem co. A nie, dobra. Głupi jestem. Przecież ja mam tu rzepak zasiany. Na maksa. Tak. On rośnie. On jest zasiany. No tak, przecież ja to siałem. A do. Nie, dobra. Sezony się pomyliły. Czemu ja myślałem, że ty. Nie wiem. Nie wiem, takiego mindfucka złapałem. Mówię, kurde, jak to jest, że. Czy tam jest tyle rzepaku? Bo siana. Przecież tak sobie cofnąłem się w czasie teraz troszeczkę. I o, tu jeszcze coś trzeba. No na rzepak to jest za późno, ale. Nie wiem, może sorgę do sieje. Zobaczę. Albo sorgę do sieje, albo. No w sumie chyba. W sumie to tylko chyba sorgo. Nic innego nie. Albo coś na słomy, nie? Albo owies na słomy. Bo słomy też by mi się przydało w sumie. Gdyby nie pasem, to słomy też potrzebuję. Bo słomę całą wcapowałem do tego misera wielkiego, a jeszcze tam brakuje. Się zdaje, że tam po miliony chyba składników wchodzi. Ale coś tak nie jestem pewny do końca, ile tam wchodzi. Ale może tyle w sumie być, bo produkcję nie water delivery mnie nie interesuje. Mnie interesuje TMR. No 750 to tam jeszcze ładny pasek brakuje. Więc około miliona jest. No paszę za 200, tak, ale widzę, że w ogóle siana nie ma, więc. Kiszonki też trzeba będzie nasieć dużo. Silos mam duży postawiony, więc będzie w sumie co robić. Taki na trochę chory pomysł padłem, ale żeby moje największe pole zasieć kiszonką, ale potem sobie pomyślałem, że przecież kurde, jak ja to zasieję, to kto to będzie zbierał, nie? Kto to będzie woził tym? I po prostu to jest za daleko, więc przyszły sezon tutaj to te pole powinno wystarczyć na kiszonkę. A jak nie wystarczy, to najwyżej to się coś z trawy dorzuci jeszcze. Się zetnie na trawę i się samozbierająco zbierze albo coś. No i dobra, zasiane. No, czyli w sumie się pomyliłem dużo, bo powiedziałem, że 3,5 hektara to było, jak pamiętam, ale jednak jest 3,68. Policzyć te dwa żyły, co zrobiłem, to 3,68. No i dobra, zasiane, więc dziękuję za siewy. Już myśleliście, że powiem dziękuję za oglądanie, ale nie, jeszcze wałowanie chwilę. Ja wiem, czego nie zrobiłem, a byłem. Dobra, miniaturki nie zrobiłem z tego. Nieważne. Dobra, więc sorgo. Sorgo sobie wpuszczę na 34 i będzie się siało. Dobra, ten tam niech sobie jeszcze wałuje. A ja sobie ogarnę przejazd. I ja w sumie sobie posprzątam tutaj po odcinku ostatnim. No, tu jeszcze soja jest na tym. To jest super. A ten też.
No, dobra, myślę, że ten jest pełny, ale nie. O, patrz, naprawiły się. A, jednak się naprawiło. Dobra, zapomniałem, że zakresy mogę zmieniać, ale biegów już nie. Biegów już niestety nie mogę zmieniać. Bo mi się pomyliło, bo myślałem, że ten. Że biegi mogą, a zakresy nie mogą, ale to jednak odwrotnie działa. No i dobra, no to w sumie zaraz sobie wysypię to na pociągi, no bo na pociągach będzie soja. I w sumie będzie w czerwcu, więc. Więc pitos będzie, pieniążki będą. Dobra. Na drugą już sobie wysypam, no bo tam na tym pierwszym się nie opłaca. O, i pracownik już przyjechał, bo widziałem go na minimapie, więc zwolni kierowcę. No i brak kursu, oczywiście trzeba kliknąć. Inny rekurs pola i ogień. Dobra, siej pan. A ty mnie to syp, bo tu jeszcze tona została do wysypania. Dobra, a nie tak to samo. Kombajnu nie będę zwoził, tylko przejadę nim tutaj za drogę. I niech sobie kolega stoi, bo w sumie nie mam innej robotki dla niego. Sobie go postawię tutaj, no bo i tak tutaj będzie rzepak koszony, i tak będzie tutaj rzepak koszony, więc będzie tutaj w lipcu koszony rzepak. Ewentualnie w sierpniu. Ale chyba do sierpnia przeskoczy. Bo rzepak może. No, można kosić w sierpniu. Ale sorgo się zaczyna w sierpniu kosić, więc. Sorgo, sorgo, sorgo. Gdzie sorgo? Tu dziś był. Okres zbioru w sierpień, wrzesień. A że sorgo jest w pierwszym terminie. To będzie w sierpniu do zbierania, więc zobaczymy. Drugi wał mam, ale nie mam chyba ciągnika do tego. Nie wiem sobie nawet, czy mam. A dobra, mam New Holanda, dobra, to New Holanda za. Niech mi tam już powoli wapnuje. Wapnuje wały. No prawa, no przecież prawa, bo ta tylnia przyczepa nie ma wysypu na lewą. Debilna. Głupie to takie. A, bo ja zawsze na lewo sypię, dlatego. Ja zawsze na lewą sypię, więc w sumie wygodniej było mi na ten drugi hangar podjechać. Bo wtedy lepiej wysypał to, ale dobra. A już tam nie jest istotny. Ważne, że będzie wysypany. Dobra, no. New Holland, gdzie jesteś? Na gospie wiem, że został. Masę ja zaraz użyję sobie. Do wywozu. Zaraz, no, do wyłożę palet, bo widać, pokażę, w sumie nawet widzicie, ile mam palet. Ile od cholery mam palet. Oczywiście też mi kagipaka jest kupiona, bo ja sobie kupiłem. No bo nie wiedziałem, jakie kiszonki wyciągnąć szybko, a był to najszybszy sposób. No, stoi tu taka wielka obora na 240 krów. Na razie nie mam żadnej krowy, bo nie mam żadnej krowy, ponieważ gdyż nie mam. Emery. A żeby mieć te emery, to trzeba mieć siano. A żeby mieć siano, to trzeba przejść czas. A żeby przejść czas, to trzeba zasiać pole. Kurs pracy polowej. Niech on sobie tutaj wałuje powoli. Waltra T Verso, okej.
Niech sobie może tutaj stać sobie tą walterkę na razie. Bo ona mi nie będzie potrzebna do niczego. A ja teraz idę do... szybciutko do... mojego Arionika. Wydawało mi się, że wały się składa, ale jednak nie. Ja mam GPS-a prosto zadane, więc sobie powiedzieć na GPS-ie. I tak więcej niż 19 nie pójdzie, więc nie ustawię mu tempomatu. Dobra, niech Holand tam pierwszy narożnik złapał. O, zaraz będzie zaproszenie. Zaraz będzie. Idziesz, idziesz. No i idę, ale powołuję sobie to chociaż 5 minut. Żeby nie było. Że powiedziałem, że będzie wałowania. O, ale tam stoi ten mikser, co w sumie zaraz mogę podejść i wam pokazać, bo... coś tam. I tam stoi silos na kieszonki, taki wielki z biogazą, nie widać nawet go. No, ale przecież sobie tutaj będzie kukurydza na tym polu siana. No i będzie luz. Więc w piątek będzie w sumie co robić. Nawet dobrze, będę miał wolny dzień. No. Będę miał wolny dzień, więc luz. Ogarnę sobie odcinki. Wiedziałem, że zaraz zaprosi, no bo w sumie mogę się nie godzić, że o 20. Ale to tyle, jakby napisał, że nie gram o 20, to by się dar, że... że no, tylko farminga grasz. Cały dzień farminga grasz. Nie masz czasu nawet pograć. No dobra, zaraz kończę ten odcinek. To zrobię tutaj jeszcze ze 2-3 przejazdy. Ja bym musiał jeszcze szybko iść... no, dobra. Wie, tak, dobra, nie będę się tak zrobić. Że tu będzie farming odpalony, a ACS będzie się odpalał i tyle. No i dobra. No, Sara, kurwa. Kurwa. Dobra, panel kanału. Bo trzeba już rzucać sobie film, tak? Żeby niech się już rzuca, bo wiadomo. No to trochę czasu zajmie. No i dobra. W sumie jeden przejazd zrobię do końca i już idę na tego CS-a, bo trzeba. 600 mega. Dobra, właśnie. Ostatni przejazd robię tam w dół i będzie koniec. Będzie koniec odcinka. Dobra. Dobra. Więc ja w sumie... no, co? W sumie powoli mogę się żegnać już z tego odcinka. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Do następnego. Cześć, pa, pa. A ja muszę... a ja muszę iść na farming. A ja muszę iść miniaturkę zrobić jeszcze, więc... więc na spokojnie. Na razie trzymajcie się, cześć, cieplutko, pa, pa.